Przystępujemy do kolejnego punktu projektu uchwały w sprawie majątkowej gminy, zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Goleczewie. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, pana radnego Włodzimierza Majewskiego o stanowisko komisji. Komisja opiniowała projekt tej uchwały, natomiast muszę, zanim powiem, jakie było stanowisko, dodać jedną rzecz, jak to mawiają niektórzy, że lepiej późno niż wcale, ale dobrze się złożyło, że pan wójt zaakceptował mój wniosek, który składałem w miesiącu czerwcu o zakup właśnie tego samochodu ratunkowo-gaśniczego dla Goleczewa. Opinia pozytywna, oczywiście wszyscy członkowie komisji za przyjęciem, za projektem tej uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie wójcie. Lepiej późno niż wcale nie ma tutaj zastosowania, proszę państwa, bo wniosek dotyczył, i państwo pamiętacie tą dyskusję, wniosek dotyczył 2017 roku. Kupmy dwa samochody, Rudowo i Goleczewo. W tej chwili, proszę zwrócić uwagę na zapis, mówimy o 2018, co było swego rodzaju kompromisem przy okazji uchwalania tego samochodu dla Rudowa. Wtedy mówiliśmy o tym, żeby wpisać do WPF-u dwa samochody jako dwuletnią i wtedy z wpisem w WPF-ie. Teraz mamy sytuację taką, że Chludowo mamy już w procedurze 2017, a jednoroczny wydatek mamy, czyli mamy zobowiązanie na 2018 bez wpisywania do WPF-u jako wydatek 2018. Więc jest tutaj różnica pomiędzy pana wnioskiem, naszymi rozmowami, a ostateczną konstrukcją zakupu tych dwóch samochodów, że jeden jest 2017, a drugi jest 2018. Bardzo proszę, pan radny Holcia. Bardzo dobrze się stało, że znalazło się to, ten zakup, chociaż w przyszłym roku, bo sytuacja w Goleczewie jest dramatyczna. Ostatnio samochód ten ciężki, jadąc do pożaru, nagle stracił hamulce i przejechał na czerwonym świetle raz i drugi raz. I w tej sytuacji mogło dojść do jakiegoś wypadku. Ten samochód jest już zużyty i on potrzebuje remontu. I dlatego uważam, że to, że w tej chwili ten samochód będzie w przyszłym roku jako nowy już postawiony do użytku, przy tej ilości wyjazdów, które ma Goleczewo, on jest konieczny. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie wójcie, za to, co się stało. Proszę bardzo, pan wójt. Oczywiście zrobiłem to, przygotowałem to z jednej strony z przyjemnością, ale cały czas z obawą o kwestię środków publicznych, bo to nie znalazły się środki, one leżą, czekają w banku, bo my bierzemy pożyczkę na to. Więc to nie jest tak, że znalazły się środki, bo one po prostu się znajdą. Będziemy korzystali z tego dobrodziejstwa, o którym też pisał pan Przybylski ostatnio. Proszę państwa, ja mam tylko pytanie do pana Honci. Pan mówił o Jelczu, który ma zepsute hamulce. A jak nazywa się samochód, który obok stoi w garażu? Mercedes. A jaki jest rok produkcji? 2016. I proszę pamiętać o tym, że obok w garażu stoi nowy Mercedes, którego kupiliśmy. Ja nie chciałbym tego wykorzystywać, ale też proszę nie wykorzystywać i mówić, że Jelcz się psuje i jest stary i w ogóle zagrożenie życia i zdrowia, bo jeżeli będzie nas oglądał w telewizji pan Kowalski z Grzybowego, to pomyśli, że w Goleczewie jeździli tylko Jelczem bez hamulców. A to jest niestety nieprawda, bo obok stoi nowy Mercedes, który jest średnim samochodem, a my kupujemy ciężki. Ja wiem o tym. To pozwolę, przepraszam, jeszcze najpierw ja chciałabym coś powiedzieć. To skoro pan wójt powołuje się na Kowalskiego z Grzybowego, to uprzejmie informuję, że podczas czas festynu rodzinnego, który organizujemy zawsze w czerwcu co roku, dzielnie nas wspiera i prezentuje swoje umiejętności oraz sprzęt OSP Goleczewo i OSP Chludowo. Także nasi, także no, cóż, myślę, że jednak tak, bo wydarzenie jest bardzo głośne, więc nie sądzę, aby było jednak inaczej. Proszę bardzo, pan radny Matysiak. Panie wójcie, przytoczył pan no, nie do końca trafne jakby argumentacje.
ponieważ samochód Mercedes jest to średni samochód pożarniczy, tak? Było tutaj powiedziane, że jechał do pożaru, gdzie jest potrzebna duża ilość wody. Czyli powinien wyjechać ciężki samochód, czyli bardzo dobrze. Powinniśmy kupić ciężki samochód. Tak jest wniosek jeden. Powinniśmy kupić ciężki samochód wcześniej. Tak? Panie wójcie, ale proszę mi dać dokończyć wypowiedź. Proszę Państwa, przepraszam bardzo, zwracałem się do Państwa o pewną samodyscyplinę i niedyskutowanie na pewne rzeczy. Na pewno bardzo wszyscy ubolewamy nad jednym, że podczas podejmowanej uchwały dotyczącej samochodów dla Straży Pożarnej nie została podjęta uchwała zarówno dla Chludowa i Golęczewa też przy okazji. I wtedy by takich dyskusji nie było. Składam wniosek o zakończenie. Proszę bardzo, pan radny dokończy. Panie wójcie, jest dowódca akcji, który mówi, że ten samochód wyjeżdża i on decyduje, bo ma jakby największą wiedzę, który samochód powinien jechać. Jeżeli coś by było nie tak, że powinien wyjechać średni samochód, to również MSK może wycofać ciężki samochód i zadysponować średni. Także nie wchodźmy w kompetencje tutaj dowódców, nie wiem, czy to na szczeblu gminnym, czy to na szczeblu już miejskim. Pozostawmy to strażakom, oni się na tym najlepiej znają i tyle. Dziękuję bardzo. Przystępujemy, proszę Państwa, do głosowania projektu uchwały w sprawie majątkowej gminy zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Golęczewie. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 15 radnych za. Uchwała została przyjęta, nosi numer 35/379/17. Chwileczkę. Nie, poprzednio. 377. Poprzednio nie miałem. Pawła. 378. Dziękuję uprzejmie. Czyli 35/378/17. I przechodzimy do kolejnego punktu, punktu 10. Do punktu 8. Tak się zorientowałam, że już jestem za daleko. Punkt numer 8. Uchwała w sprawie majątkowej gminy, zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Golęczewie. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby podyskutować na ten temat? Jeśli nie, to w takim razie proponuję przystąpić do głosowania. To pan, bardzo proszę pana radnego jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. Pozytywnie, dziękuję uprzejmie. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Raz, dwa, trzy. 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Tak. Chciałam podziękować w imieniu Straży OSP Golęczewa za podjęcie tej uchwały. Uchwała nosi numer 35/379/17. I przechodzimy do punktu 9 według nowej numeracji podjęcia uchwały w sprawie majątkowej gminy kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły podstawowej nr 2 imienia Jana Pawła II w Suchym Lesie. Która komisja? Komisja społeczna. Proszę bardzo, pan przewodniczący Krzysztof Pilas, przewodniczący komisji społecznej. Proszę o opinię komisji. Komisja społeczna jednogłośnie zaopiniowała na tak. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby coś dodać? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie majątkowej gminy. Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły podstawowej nr 2 imienia Jana Pawła II w Suchym Lesie. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? 15 radnych za.
Uchwała została przyjęta, nosi numer 35, łamane przez 380. Przepraszam, muszę sprawdzić. Tak, przez 380, łamane przez 17. Teraz będzie. Przechodzimy do następnego punktu, punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Jaka komisja opiniowała tę uchwałę? Komisja Finansowo-Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego. Proszę przewodniczącego, pana radnego Dariusza Matysiaka o opinię komisji. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby coś dodać? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? 15 radnych za. Uchwała została przyjęta. Nosi numer 35, łamane przez 381, łamane przez 17. I przechodzimy do kolejnego punktu, punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Proszę przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego, pana radnego Dariusza Matysiaka, o opinię komisji. Komisja ten projekt uchwały również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania projektu. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? 15 radnych za. Uchwała została przyjęta. Nosi numer 35, łamane przez 382, łamane przez 17. I przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Brusy. Bardzo proszę, pani skarbnik. Szanowni państwo, chciałabym wnieść dwie autopoprawki do tej uchwały. Jedna wynika z rozmowy z panią skarbnik gminy Brusy, dotyczy klasyfikacji. Wskazana w uchwale była 750, to jest dział administracja publiczna, rozdział 795, natomiast tutaj pani skarbnik prosiła, żeby wpisać dział 900, to jest gospodarka komunalna i rozdział 978, czyli usuwanie skutków klęsk żywiołowych. To jest jedna rzecz, a druga, wpłynęło dzisiaj do mnie wyciąg z protokołu z zebrania osiedlowego wsi Golęczewo, gdzie mieszkańcy zawnioskowali o przeznaczenie z zadania lokalnego sołectwa Golęczewo kwoty 2000 na pomoc finansową dla gminy Brusy. Także prosiłabym zmienić kwotę w uchwale z 30 tysięcy na 32 tysiące złotych i również w uzasadnieniu tutaj zostanie dopisane zdanie, że kwota 2000 stanowi wkład sołectwa Golęczewo ze środków zadania lokalnego na wniosek pana sołtysa. I dokumenty. Pani skarbnik będzie uprzejma sformułować pierwszą zmianę i będziemy głosować. W paragrafie pierwszym. To może przeczytam całość. Gmina Suchy Las udziela gminie Brusy przez przyjęcie do budżetu na rok 2017 w formie dotacji celowej pomocy finansowej w wysokości 32 tysięcy złotych i w nawiasie słownie 32 tysiące. W dziale 900, rozdział 978, paragraf 271, pozostałe zapisy bez zmian. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Uwagi. Kto z państwa... Opinię komisji powiem. Tak, ale dobrze. Najpierw zmianę, a później... Kto z państwa jest za przyjęciem autopoprawki? Piętnastu radnych, także poprawka została przyjęta. Proszę przewodniczącego Komisji Społecznej, pana radnego Krzysztofa Pilasa, o opinię komisji. Myślę, że te zmiany, które przed chwilą przegłosowaliśmy, nic nie zmieniają co do idei. Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania całości projektu w sprawie pomocy finansowej dla gminy Brusy w roku 2017. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? 15.
15 radnych za, jednogłośnie. Uchwała nosi numer 35/383/17. I przechodzimy do kolejnego punktu, punktu 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Suchy Las na lata 2017-2029. Proszę bardzo, pani skarbnik. Szanowni Państwo, z mojej strony i tutaj ze strony pana wójta, w nawiązaniu do uchwały, która Państwu została rozdana przed sesją i wprowadzona do porządku obrad jako punkt 22. Bo wiąże się ona z zapisami WPF-u. Chciałabym z WPF-u, z przedsięwzięć, usunąć zadanie, które w objaśnieniach jest w punkcie pierwszym, czyli odnawialne źródła, przepraszam, nie w, tak, w punkcie pierwszym odnawialne źródła energii. Z pierwotnie przekazanych informacji zadanie to mogło być realizowane w latach 2017-2019. Natomiast dzisiejsza informacja z instytucji wdrażającej jest następująca, że jeżeli przyspieszymy realizację projektu i zakończymy go w roku 2018, uzyskają gminy przystępujące do tego partnerstwa, do tego projektu, uzyskają większą ilość punktów, co jakby zwiększy szansę na uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej. W związku z powyższym nie będzie to już zadanie wieloletnie i zostanie wykreślone z wieloletniej prognozy finansowej. I to jest autopoprawka tutaj moja z panem wójtem, a w zamian za to w punkcie 22 będzie przedstawiona uchwała w sprawie majątkowej gminy o przeznaczeniu kwoty, co prawda ta kwota jest wyższa, ponieważ to jest cały wkład własny gminy łącznie z VAT-em, który w tej sytuacji przy tym projekcie odnawialnych źródeł energii jest wydatkiem niekwalifikowanym i nie jak pierwotnie zakładano 322 tysiące na samą realizację, tylko kwota 396 419 zł. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Wykreślamy cały punkt pierwszy. Taki jest wniosek i taka jest autopoprawka. Czy ktoś z Państwa do tej autopoprawki chciałby się odnieść? Jeśli nie, to głosujemy autopoprawkę. Kto z Państwa jest za przyjęciem autopoprawki? 15 radnych za. Poprawka została przyjęta. Poproszę przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego, pana radnego Dariusza Matysiaka, o opinię komisji. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Michał Przybylski. Ja również głosowałem za tym, ażeby pozytywnie zaopiniować ten projekt uchwały. Natomiast chciałbym złożyć wniosek, o którym mówiłem podczas komisji. Właśnie nawet apelowałem o to, żeby znalazło się to w formie autopoprawki. Otóż proszę Państwa, chciałbym prosić o wykreślenie w projekcie WPF-u kwoty minus 2,5 miliona z zadania Złotniki, budowa obiektu przedszkolno-szkolnego, numer zadania BI WPF łamane na 2016, łamane na 0016. To jest strona czwarta z wykazu przedsięwzięć. Krótko uzasadnię. Otóż proszę Państwa, byliśmy zresztą w tej sprawie z panem przewodniczącym na konsultacjach u pana wójta. Sytuacja jest w tej chwili taka, że w Złotnikach ma być budowane przedszkole. Zrodził się pomysł, powtarzam, pomysł jak na razie, inwestora, który buduje osiedle, żeby wybudować przedszkole publiczne prowadzone przez nie samorząd, tylko przez osobę prawną, jak rozumiem, ponieważ powstanie prawdopodobnie spółka celowa do tego przedsięwzięcia. Pomysł sam w sobie nie jest ani nowatorski, ani dziwny.
jest realizowany w wielu, wielu gminach. Ja generalnie myślę, że mieszkańcy i pan przewodniczący, i zarząd osiedla, i pan wójt popieramy ten pomysł. Jest dobry, moim zdaniem, pomysł. Natomiast od pomysłu, czy od koncepcji do realizacji jest daleka droga. Może nie w sensie czasowym, ale w sensie pewnej procedury. Otóż, proszę państwa, przed nami przede wszystkim głosowanie nad stosowną uchwałą dotyczącą dotowania, mówiąc najogólniej, tego przedsięwzięcia, jak ono już zostanie, jak stanie się przedszkolem, czyli krótko mówiąc, dotowanie przedszkola publicznego. Jakie będzie to głosowanie, no w tej chwili nie wiemy, bo to jest punkt tam 20 któryś, prawda? Druga kwestia jest taka, że czekają pana wójta, myślę, że niełatwe negocjacje dotyczące budowy tego przedszkola. Jest kwestia tego, że inwestor zobowiązał się przez okres 8 lat prowadzić to przedszkole, co dalej, prawda, kwestia pierwokupu, o tym wszystkim dyskutowaliśmy. Wykreślanie tego przed podpisaniem umowy, no byłoby w moim przekonaniu zabiegiem wysoce ryzykownym, czyli ograniczanie kwoty z założeniem, że my się na pewno porozumiemy, w moim przekonaniu jest ryzykownym działaniem. Dlatego uważam, że powinno się doprowadzić do sytuacji, w której najpierw się wynegocjuje umowę, tak? Ta umowa będzie podpisana, dopiero wtedy będziemy dzielić pieniądze, które w WPF-ie na przedszkole są zagwarantowane. Przecież możemy się spodziewać, że z tych negocjacji nic nie wyniknie, ponieważ zazwyczaj diabeł tkwi w szczegółach. I wtedy będzie taka sytuacja, że będziemy mieć 2,5 miliona złotych i trzeba będzie wrócić do sposobu finansowania w ogóle tej inwestycji, czy partnerstwo, czy kredyt, czy środki własne itd., itd. Myślę, że w tej chwili jest po prostu zbyt wcześnie, żeby podejmować taką decyzję. Druga kwestia jest taka, że rozmawialiśmy również w kontekście przeznaczenia tej ewentualnej kwoty na temat inwestycji drogowych na osiedlu. Jesteśmy w sytuacji takiej, że remonty dróg we wschodniej części osiedla no miały się zdarzyć, że tak powiem, przetarg miał być rozstrzygnięty w pierwszym kwartale. Póki co dwa przetargi, które pierwszy w czerwcu, drugi w lipcu były wprawdzie, ale zakończyły się fiaskiem. Raz trzeba było dołożyć kwotę 1 300 000 złotych, pan wójt się na to nie zdecydował, ponieważ przedstawił tam argumentację określoną. Później odbył się drugi przetarg w nadziei, że będzie korzystniejszy. Okazało się, że jest jeszcze bardziej niekorzystny i trzeba byłoby dołożyć już nie 1 300 000, tylko 3 miliony, żeby remonty tych dróg się rozpoczęły, żeby można było pisać umowę z inwestorem. I powiem szczerze, że oczekuję, że w przypadku happy endu związanego z negocjacjami dotyczącymi budowy przedszkola, część tych pieniędzy zasili ewentualnie ten fundusz na te drogi, prawda, który jest w WPF-ie zapisany. Tymczasem pan wójt zdecydował, że ograniczy to zadanie i żadnego jakby dodatkowego dofinansowania, rozumiem, nie będzie, ponieważ będzie tylko jakiś etap jeden realizowany w tej inwestycji, to jeszcze nie ten, o który wnioskują mieszkańcy. No w takiej sytuacji trudno się pogodzić i ze sposobem myślenia, i z meritum tego zapisu. Także bardzo bym prosił o przegłosowanie tego mojego wniosku. Myślę, że argumentacja jest jak najbardziej zasadna i żywię nadzieję, że nie wiem, za miesiąc, może za 2 miesiące, trudno mi powiedzieć, jak kiedy się zakończą te negocjacje, ale najszybciej za miesiąc wrócimy i będziemy te pieniądze dzielić. Natomiast w tej chwili to jest działanie nad wyraz, moim zdaniem, przedwczesne. Dziękuję. Mam taką propozycję. Prosi o głos jeszcze pan radny Pilas i pani radna Ćwiertnia i wtedy bym prosiła pana wójta o ustosunkowanie się do całości wypowiedzi. Tak chyba będzie sensownie. Proszę bardzo, pan radny Pilas. Ja podzielam te wszystkie obawy, które powiedział kolega Michał Przybylski. O potrzebie budowy przedszkola w Rzutnikach wszyscy jesteśmy przekonani, że takie przedszkole powinno tam powstać. I no, sprawa by była czysta i oczywista, gdyby do tych wszystkich dokumentów, które tutaj mają się wokół tego przedszkola wydarzyć,
prywatnego była wstępna albo umowa podpisana z wykonawcą. No my nie wiemy. Dzisiaj robimy ukłon w stronę niego, podejmując tego typu decyzje, ale nie mamy żadnej gwarancji, że to są ostatnie jego żądania, które wobec nas będzie wyciągał, bo być może w trakcie negocjacji okaże się, że jeszcze coś będziemy musieli dołożyć, żeby to przedszkole musiało powstawać. No jest 5 milionów, które mieliśmy zabezpieczone na budowę przedszkola, może nie były kwotą ostateczną, wystarczającą, ale no można było już myśleć o budowie tego przedszkola. Także ja też podzielam te wszystkie obawy, które Michał Przybylski tutaj wyraził. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani radna Urszula Ćwiertnia. Ja mam pytanie do pana wójta. Czy bez tych 2,5 miliona można ogłosić przetarg na budowę szkoły w Golęczewie w najbliższym czasie? A czemu bez? Radna wnioskuje o wykreślenie z Golęczewa 2,5 miliona złotych, bo ja nie. Przepraszam bardzo, proszę. Ja przepraszam, ale ja zrozumiałam kolegę, że po prostu, nie. Że ma to 2,5 miliona wrócić do inwestycji w Dozłotnik. Jak to nie są znaczone pieniądze, to nie. To zostaje wszystko. Dobrze, dziękuję. To wycofuję pytanie. Dziękuję uprzejmie, proszę bardzo, pan wójt. Nie mogło być umowy. I błagam, proszę mnie nie pytać, gdzie jest projekt albo sama umowa, ponieważ państwo macie w punkcie 18 uchwałę, która jakby determinuje to wszystko. Nie determinuje. Za pół godziny mniej więcej państwo podejmiecie dopiero uchwałę, która jest podstawową uchwałą do tego, żeby taka umowa mogła zaistnieć. Powiedział pan o kwestiach drogowych. Ja nie chciałbym ich do tej dyskusji mieszać, bo mam pewien pomysł, z którym chciałem się z Państwem podzielić, ale Pan już poszedł krok dalej i Pan powiedział takie zdanie, że Pan będzie wnioskował, żeby to 2,5 miliona złotych na Golęczewo przeznaczyć na te drogowe. Nie, nie, nie. Jakie Golęczewo? Ja nie powiedziałem ani słowa o Golęczewie. Nie, żeby... Konfabulację chyba, panie wójcie. No jeszcze raz powtarzam, proszę państwa. Niech pan się emocjonuje. Pan powiedział o tym, żeby to 2,5 miliona złotych lepiej przeznaczyć na inwestycje drogowe w Złotnikach. Nie. Ja powiedziałem, żeby nie zabierać 2,5 miliona złotych z przedszkola w Złotnikach. A jak się szczęśliwie zakończą negocjacje, wtedy można na uzupełnienie inwestycji drogowych. Tak, ale nie tylko, przecież nie są znaczone pieniądze. Golęczewo nie ma nic wspólnego, panie wójcie. To nie jest budżet, tu się nic nie musi bilansować. Dobrze, że pan o tym wie. To jest 2018 rok. Nie ruszajmy sprawy Golęczewa. Tak. Mówimy o Złotnikach. Ale w tym wszystkim jest jedna istotna rzecz. My mówiliśmy, czy nasze spotkanie. Nasze spotkanie, od razu muszę państwu powiedzieć, że ja nie mam żadnych zarzutów ani w stosunku do pracowników, ani do siebie samego, że dzisiaj nie ma jeszcze umowy, bo to nie jest umowa w sensie, nie wiem, zakupu jakiejś drobnostki, czy wynajęcia drobnostki, czy przeznaczenia prowadzenia działalności w jakimś mikrozakresie, tylko prowadzenia przedszkola z dużymi ryzykami, które są i po jednej, i po drugiej stronie. Więc to będzie na pewno, tak jak pan zresztą zauważył, trudna umowa, jeżeli się zdecyduje inwestor, jakiś inwestor. Nie mówimy o jednym i nie mówimy tylko o pomyśle, tylko mówimy o zwróceniu się z oficjalnym pismem do urzędu z uzasadnieniem tych 130% dotacji z artykułu 80 ustawy o systemie oświaty. Bo taki konkretny wniosek już do gminy wpłynął, więc to nie jest już pomysł, tylko to jest wniosek inwestora, który dysponuje gruntem, co w tym przypadku jest bardzo ważne. Bardzo ważne, bo... A to przy okazji następnej uchwały. Tak, ale ja mam, proszę państwa, propozycję rozwiązania tego problemu, bo nam też zależy, bardzo nam zależy na rozpoczęciu procesu inwestycyjnego w Golęczewie. Rynek nie jest przyjazny dla inwestora i chcielibyśmy tą procedurę już rozpocząć. W związku z tym, zakładając, że państwa głosowanie na wniosku pana radnego może być pozytywne dla pana radnego, chciałbym poinformować, że w przypadku przegłosowania tego wniosku będę zgłaszał jeszcze dodatkowy punkt do porządku obrad w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego budowy zespołu przedszkolno-szkolnego w Golęczewie. I wtedy, gdyby okazało się, że szczęśliwie się
przygoda z przedszkolem publicznym prowadzonym przez osobę fizyczną lub prawną zakończy dla nas, wtedy będziemy mogli nie skorzystać z tego i realizować to z przesunięcia finansowego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz proszę w takim razie, aby pan radny Przybylski sformułował wniosek. Ja w ogóle chciałbym jeszcze, uzupełniając wypowiedź pana wójta, skonstatować rzecz następującą. Ja się dziwię, że przetarg na przedszkole w Goleczewie nie został rozpisany. Znaczy zespół szkolno-przedszkolny nie został jeszcze rozpisany. Dlatego, że biorąc pod uwagę to, o czym pan przed chwilą mówił, że rynek jest nieznany, jeśli chodzi o inwestycje kubaturowe, biorąc pod uwagę nasze doświadczenia chociażby z drogami w Złotnikach, należy się spodziewać, że no różnie może się ten przetarg rozstrzygać. Gdybyśmy wiedzieli, tak, gdybyśmy znali ofertę najniższą, czy w ogóle oferty, moglibyśmy już konkretnie podjąć decyzję o konkretnym dofinansowaniu Goleczewa, tak? Nie byłoby żadnego problemu, ale my musimy to znać. W tej chwili my nie wiemy, czy dla Goleczewa kwota, którą za chwilę pewnie uchwalimy, 2,5 miliona złotych będzie wystarczająca. A może to będzie zbyt mała kwota? Może to będzie kwota 3 miliony, może 4 miliony, tak? Gdyby przetarg był rozpisany, gdybyśmy mieli otwarcie kopert, to moglibyśmy już dokładnie wycelować kwotą, tak żeby się ta inwestycja mogła rozpocząć. Tak? Dlatego uważam, że tutaj trochę się spóźniamy. Przecież koncepcja, dokumentacja bodajże, jeśli się nie mylę, to może pani radna mnie poprawi, z końcem lipca była gotowa. Tak? I zostało na przeszkodzie rozpisać przetarg. Dziękuję, proszę bardzo panie wójcie. Proszę państwa, ja mówiłem o ryzykach, ja różne ryzyka mogę brać na siebie, ale proszę państwa, ryzyka w wyniku głosowania tej Rady Gminy niestety na siebie wziąć nie mogę. Bo ja nie wiem, czy państwo za miesiąc nie zmienicie zdania na ten temat i dla mnie i wyroki boskie, i wyroki tej Rady są nieznane. I ja nie mogę takiego ryzyka podjąć, że będę miał na pewno 9 milionów złotych, albo 8, albo 8,5 za 3 miesiące i będę mógł realizować inwestycje. Jeżeli ja ogłoszę przetarg, a już nie daj Bóg, podpiszę umowę. No tego pan nie może zrobić, panie wójcie, nie popadajmy jakieś absurdy. No przepraszam bardzo. Czym pan ryzykuje? No ale... ogłaszając przetarg dla Goleczewa. Czym? Znaczy... No ryzykuje pan, że rada powie nie. No i co z tego? Jak nie powie, to pan podpisze umowę. Proszę pana, ale obowiązują pewne zasady, pan je doskonale zna. Zresztą pan był też na rozmowie, gdzie rozmawialiśmy o czym? O czym rozmawialiśmy na naszym spotkaniu? Ja byłem na dziesiątkach rozmów z panem, niech pan sprecyzuje pytanie. O dwóch wariantach rozmawialiśmy? O dwóch wariantach w SIWZ-ie. Rozmawialiśmy o dwóch wariantach. Bez sali gimnastycznej, bez boiska. Po to, żeby właśnie dostosować to do tego. Nie w lipcu, bo mówimy o pozwoleniu na budowę i na podstawie koncepcji. Na podstawie koncepcji ja nie mogę, proszę państwa, rozpocząć procesu przygotowania inwestycji. Proszę pamiętać, że jeszcze trzeba zrobić projekt wykonawczy. Projekt wykonawczy. Mamy pozwolenie na budowę, ale nie mamy projektu wykonawczego. I to jest bardzo istotne i pan oczywiście o tym doskonale wie. Oczywiście ja mogę, proszę państwa, jeżeli wariantowo przygotuję, to ja mogę podpisać umowę na część, jeżeli będzie to zgodne z SIWZ-em, to ja mogę podpisać, więc niech pan nie mówi, że ja przy tej kwocie nie mogę podpisać. Mogę, ale na część. Tylko, że mieszkańców Goleczewa nie interesuje część szkoły, tylko interesuje szkoła. I o tym cały czas rozmawiamy. Proszę państwa, ja w przypadku negatywnego głosowania, czy pozytywnego dla pana, chciałbym po prostu wtedy zgłosić dodatkowy punkt, który będę państwu proponował jako przyjęcie rozwiązania, bo to też będzie konstruktywne rozwiązanie w kontekście pana wniosku. Tak, twierdzę, że wiem. Dziękuję uprzejmie. Bardzo bym prosiła, żeby pan radny Przybylski sformułował jasno i wyraźnie wniosek, który będziemy głosować. Pozwolicie państwo, że będę siedział. Na siedzące. Proszę państwa, wnoszę o wykreślenie kwoty minus 2,5 miliona złotych zadania Złotniki. Budowa obiektu przedszkolno-szkolnego BIWPF na 2016/0016. Czyli pozostawienie kwoty dotychczasowej. Dziękuję. 5 milionów złotych.
Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku pana radnego Michała Przybylskiego? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, wszystko. Głosujemy, tak? Za pozostawieniem kwoty 2,5 miliona złotych, 2 złotych. Tak? Pozostawienie kwoty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 10 radnych za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 radnych się wstrzymało. Wniosek został przyjęty. Czy jeszcze jakieś wnioski? Proszę, żeby bardzo pan wyjść. A, przepraszam, bo państwo jeszcze drugiego głosowania. Przepraszam. Nie, jeszcze nie jesteśmy. Tak, przepraszam. Pan radny Matysiak, proszę. Ja składam wniosek o wpisanie do WPF-u kwoty 3 200 zł na lata 2019-20. Jakie lata, przepraszam? 19-20. 2019-2020. Tak. O nazwie budowa szkoły podstawowej w Wieduszu. Króciutka argumentacja. Od paru lat jest dyskusja o potrzebie rozwoju budynków oświaty w Wiedrusku. Wiedrusko na dzień dzisiejszy jest jednym dużym placem budowy. To nie powstają domki jednorodzinne, tylko bloki, w których jest po 96 lokali mieszkalnych. We wrześniu są oddawane pierwsze lokale, w październiku kolejne, a deweloperzy tylko na swoich działkach ustawiają kolejne szyldy, że tutaj powstanie 50 lokali mieszkalnych, tutaj powstaje 60 lokali mieszkalnych, tu powstaje 44 lokale mieszkalne. Uchwalę kolejnej, będziemy mieć nadanie ulic w Wiedrusku również, gdzie tak zwane osiedle jesionowe potężnie się rozbudowuje. Ja mam przygotowany króciutki filmik z lotu ptaka Wiedruskie. Jak kiedyś wyglądało? Kiedyś. 5-4 lata temu. A jak dzisiaj wygląda? A co do placówek oświatowych, nic się nie dzieje. Za chwilę będzie taki sam problem jak z przedszkolem, gdzie były kilka lat wnioski składane, nic się nie działo. Na dzień dzisiejszy budujemy przedszkole, ale już i tak jest to spóźnione. Remontujemy pomieszczenia w szkole, aby kolejne oddziały przedszkola tworzyć, aby dzieci mogły chodzić do przedszkola. Także niestety, no, w Wiedrusku będzie tak potężny rozwój, że no, musimy już dzisiaj myśleć o budowie. Ja tylko przypomnę, że pan wójt bodajże na sesji majowej obiecywał, że będziemy mieć pokazane źródło finansowania, czy możliwości finansowania szkoły w Golęczewie, w Złotnikach i następnym etapem będzie Wiedrusko. Do dnia dzisiejszego tego nie mamy. A to miało się odbyć za miesiąc. Także no, niestety, Wiedrusko nie może dłużej czekać i chociaż takie symboliczne kwoty musimy zapisać do PF. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan wójt. Chciałem tylko prosić o uściślenie pana radnego, bo pan wyraził taki zarzut, że ja obiecałem, że będzie w lipcu, w sierpniu, tak? Tak pan powiedział, w lipcu, w sierpniu przedstawiony sposób finansowania szkoły w Golęczewie i w Złotnikach? Czy chodziło o Wiedrusko? Nie, o Złotniki i Golęczewo. I było to przedstawione, proszę pana. Mało tego, nie tylko z analizą finansową, ale również z analizą ryzyk. Tak. Proszę pana, bardzo dokładnie to było przedstawione. I podjęliśmy decyzję? Państwo nawet nie debatowaliście nad tymi dokumentami. Chciałem delikatnie zauważyć. Dziękuję bardzo. Właśnie. Chciałam tylko przypomnieć, że na Komisji Finansowo-Budżetowej Rozwoju Gospodarczego przy pokazywaniu modelu finansowego są to bardzo specjalistyczne dokumenty. W związku z tym została podjęta decyzja, że temu zagadnieniu będzie poświęcone odrębne posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego. Proszę bardzo, pan radny Matysiak. Nie wiem, tutaj słyszę, że datę podają 2020-2022 na te lata. Czy 19-22? 19-22.
na 19 200 tysięcy, żeby projekt zrobić i nie wiem, teren przygotować w jakiś sposób, czy trzeba będzie miejscowy plan zagospodarowania zmienić, czy no i związane z wszystkim tym sprawami koszty i na kolejne lata po 1 000 000 zł. Czyli 2019 200 tysięcy, 2021 milion, 2021 1 milion i 2022 1 milion. Czyli razem mamy 3200. Pani skarbnik, bym prosiła uprzejmie o stanowisko. Na gorąco mogę powiedzieć, że może tak zostać, aczkolwiek nie powiem w tej chwili, jakie będzie źródło finansowania. Tak, bo na razie to jak gdyby dokładamy do WPF-u na tym, po stronie wydatków, natomiast co do zbilansowania, no to wymaga to głębszej przeze mnie analizy. Co będzie miało, proszę? No nie konstrukcji WPF-u i tej ogromnej tabeli, która się nazywa przepływy finansowe. I możliwe, że to znaczy na wrześniowej sesji mi nie będzie, na sesji październikowej wtedy udzielę odpowiedzi, czy na komisji, tak, finansowo-budżetowej, czy też oświatowej, jak będziemy rozmawiali o szkołach, to przedstawię, tak, ewentualne warianty. Natomiast co do zasady 200 tysięcy na projekt, no to moglibyśmy w 2018 zlecić, bo rok trwa, tak, średnio projektowanie, tak, bo chodzi tutaj o termin płatności i później po milionie przez 3 kolejne lata, no myślę, że to jest technicznie realne. Natomiast kwota, nie wiem, czy będzie wystarczająca, ale to powiedzmy jest na razie zaczepienie, tak, zadania WPF. Rozumiem, czyli pani skarbnik proponuje zmianę daty z 2019 nie. Na 2020. Nie. Zostawiamy 2019. Bo płatność będzie w 19. Jeżeli prace to nie mogę się wypowiadać z pana wójta, ale taki zapis oznacza nie jakby finansowe 200 tysięcy, czyli powiedzmy ta płatność musi być w 2019, więc jeżeli koncepcje, programy funkcjonalno-użytkowe będą wcześniej, no to wtedy nawet w 2018 zadanie może wystartować, przyjmując rok, około roku, tak, projekt z pozwoleniem na budowę, no płatność będzie 2019 i potem ewentualnie no, poznamy też kosztorys, kwoty na całe zadanie. Dziękuję bardzo. W takim razie przystępujemy do głosowania wniosku pana radnego Dariusza Matysiaka o wpisanie do WPF-u kwoty 3 200 000 zł w latach 2019-2022 z następującym podziałem 2019 200 000, 2021 milion, 2021 1 milion, 2022 1 milion. Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. 12 radnych za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy. Trzech wstrzymujących się. Wniosek został przyjęty. Czy jeszcze są jakieś uwagi? Proszę, pan wójt chce coś dodać? Ja cały czas uchwałę chcę zgłosić, ale już mogę? Nie, jeszcze pan wójt nie może, bo jesteśmy na etapie wniosków i uchwały. Przepraszam, rozmawiamy akurat. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zgłosić jakieś wnioski? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania całości projektu uchwały wraz z wprowadzonymi zmianami. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Suchy Las na lata 2017-2029. Kto jest za? Piętnastu radnych za. Uchwała została przyjęta, nosi numer 35/384/317. Przez 17. 317. 384/17. Tak, teraz tak. Przystępujemy do kolejnego punktu, punktu 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suchy Las na 2017 rok. Proszę bardzo, pani skarbnik. Dzisiaj mam cały
autopoprawek. Szanowni Państwo, w związku z tym, że akurat miesiąc, akurat termin sesji zbiega się z ostatnim dniem miesiąca, a na początek września zaplanowanych jest kilka imprez w ramach zadań lokalnych i w terminie, tutaj otrzymałam mailowo, w terminie no poza tutaj ustalonym terminem składania wniosków o zmianę budżetu i żeby nie robić jutro kolejnej zmiany zarządzenia wójta, chciałabym Państwa radnych serdecznie poprosić o uwzględnienie następujących autopoprawek. Pierwsza to jest zespół szkół w Krudowie, gdzie jest przesunięcie między paragrafami kwoty 1500 zł z delegacji krajowych na delegacje zagraniczne z uwagi na udział pana dyrektora w wyjeździe studyjnym do zaprzyjaźnionej gminy Eisenhagen. Pan tutaj przewodniczący osiedla Suchylas również wnioskował o zmianę, o przeniesienie między paragrafami w ramach jednego zadania lokalnego. Również pani przewodnicząca osiedla Grzybowego, przesunięcie między paragrafami i również to, o czym wspominałam przy okazji, znaczy przy omawianiu uchwały w sprawie pomocy finansowej dla gminy Brusy, sołectwo Golęczewo na zebraniu podjęło uchwałę zmieniającą przeznaczenie części zadań lokalnych. Jedno zadanie związane z zakupem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej zostało zakończone. Kwota 17 tysięcy została jakby z tego zadania i wniosek jest następujący, aby 2 tysiące z tej kwoty przeznaczyć na pomoc finansową dla gminy Brusy, a kwotę 15 tysięcy z groszami przeznaczyć na wybrukowanie dojścia dojazdu do świetlicy wiejskiej. Jest to zadanie majątkowe, stąd też powinno być przegłosowane przez Radę Gminy. I zmiana zadania, tak, kwoty z zadania lokalnego imprezy integracyjne do osobnej pozycji kwoty 3000 zł na wydawnictwo książkowe dotyczące parafii w Sobocie. Dobrze mi pamiętam. To wszystko Golęczewa? Wszystko dotyczy sołectwa. Przez? To ten wniosek, ta autopoprawka. Tak, ta autopoprawka związana. 2 tysiące pomoc finansowa dla gminy Brusy z zadania. Tak, 15 tysięcy na wybrukowanie. Tak, to będzie w wydatkach majątkowych. I 3 tysiące z zadania imprezy integracyjne przeznaczone na publikacje dotyczące parafii w Sobocie. 500-lecia parafii. 500-lecia w Sobocie. I związane z tym ostatnim wniosek pani Uli Ćwiernik, która opiekuje się Akademią Małego Strażaka w Golęczewie, o przeznaczenie kwoty 3000 zł również na to wydawnictwo. Czyli przesunięcie z wydatków na Akademię Małego Strażaka na publikację z okazji 500-lecia parafii. Dzięki, dziękuję bardzo. Przystępujemy w takim razie po kolei do głosowania autopoprawek. Pierwsza autopoprawka, jakby zechciała pani skarbnik jeszcze raz sformułować, bo będziemy autopoprawki głosować odrębnie, każdą po kolei. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem autopoprawek ma. Najpierw przesunięcie 1500 zł, tak? Tak. Z paragrafu 4410 na paragraf 4420 kwoty 1500 zł. Kto z Państwa jest za przyjęciem autopoprawki? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14. Zgadza się. Nie zgadza się. Zgadza się. Zgadza się. Nie zgadza się, ale pan radny Korytowski nie głosował. Nie, no proszę było. To przepraszam bardzo. Jeszcze raz proszę państwa. Proszę, proszę jeszcze raz. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? Raz, dwa, trzy. 14. 14 za. Dobrze. Następna autopoprawka, proszę uprzejmie, pani skarbnik. Osiedle. Wniosek przed pana przewodniczącego osiedla Suchylas o zmianę w zadaniu dotyczącym działania integracyjne oraz edukacyjno-informacyjne na rzecz mieszkańców osiedla. Przesunięcie kwoty 2000 zł z zakupów i z ubezpieczeń na usługi. To jest jedno zadanie i tylko przesunięcie między paragrafami. Dziękuję bardzo. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? 14.
14 radnych za. Oto poprawka została przyjęta. Następna. Wniosek o przesunięcie pani przewodniczącej osiedla Grzybowego. Kwoty z zadania lokalnego też na imprezy integracyjne z paragrafu 422 to dotyczące wyżywienia na zakupy odpowiednio 2000 i usługi 2,5 tysiąca zł. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem autopoprawki? Wszyscy? 14 radnych za. Autopoprawka została przyjęta. Czwarta autopoprawka. Teraz Goleńczewo. Zmiana zadania lokalnego w Goleńczewie. Zmiana zadania lokalnego w Goleńczewie. Jest to zadanie Goleńczewo, zakup i montaż klimatyzacji świetlicy wiejskiej. Tu jest zminusowanie o kwotę minus 17 072 zł. To jest jeden wniosek, tak? To jest autopoprawka. To znaczy, przepraszam, i przeznaczenie tak. Tej kwoty, tak, 2000 na pomoc finansową dla gminy Brusy. Koniec? I kwota 15 072 zł na wykonanie podjazdu, wybrukowanie podjazdu do świetlicy wiejskiej. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej autopoprawki? 14 radnych za. Autopoprawka została przyjęta. Następna. Przeznaczenie z zadania lokalnego wsi Goleńczewo, sołectwa Goleńczewo, zadania integracja mieszkańców kwoty 3000 zł i utworzenie zadania współfinansowanie wydawnictwa książkowego na 500-lecie parafii w Sobocie. Dziękuję. Kto z Państwa jest za przyjęciem autopoprawki? 15 radnych za. Wszystkie autopoprawki ostatnio, proszę bardzo. Akademia Małego Strażaka, przesunięcie kwoty 3000 zł z wydatków na Akademię Małego Strażaka w Goleńczewie na 3000 zł również na wydawnictwo książkowe z okazji 500-lecia parafii w Sobocie. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem autopoprawki? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwunastu radnych za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy. Autopoprawka została przyjęta. To jest wniosek wybrany. Czy jeszcze jakieś uwagi, zanim będziemy głosować całość projektu? Jeżeli nie, w takim razie głosujemy całość projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suchy Las na 2017 rok wraz ze zmianami. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Czas 15 radnych, tak? Uchwała została przyjęta. Nosi numer 35 łamane przez 385 łamane przez 17.